W Istanbul gratulujemy zwycięstwa. Jak się czujesz po zwycięstwie nad naprawdę dobrym i cenionym zawodnikiem w Polsce? Ries, gratulacje für deinen Kampf. Wie fühlst du dich nach so einem Sieg und so einem starken Gegner? Ich fühle mich eigentlich gut. Ich fühle mich einfach super. Ich habe gegen den Jones gekämpft. Ich habe ja auch ein paar Kämpfe von ihm gesehen. Ganz guter Kämpfer. Aber er kam auch von MMA. Und ist als KO-Kämpfer. Ich habe ja gesagt, ich gehe in den Ring rein und verliere. Und nehme den Sieg nach hinten auf. Das habe ich getan. Czuję się bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze się czuję po tej walce. Walczyński o tym Strus, który jest zawodnikiem MMA. Powiedziałem, że wejdę do ringu, zrobię moją sprawę do końca i zabiorę to zwycięstwo do domu i tak się też stało. Co sprawiło mu największy problem? Czy to kliczowanie, bo to jest zawodnik MMA, który bardzo mocno kontynuuje karierę MMA. Ma zwane nazwiste problemy, widzieliśmy między tym, co ma zwane Ja, größte Problem war eigentlich, dass er eigentlich die ganze Zeit geschubst hat und den Druck immer nach unten gemacht hat. Und ich, wir haben ja auch nach K1 Road gekämpft, da durfte ich auch mein Knie in seinem Kopf versetzen, als er runtergegangen ist. Und ich habe ja versucht, damit zu reagieren. Das habe ich auch getan. Das hat dann alles nicht geklappt. Największym problemem dla mnie było to, że on mnie trochę popychał i próbował mnie w ten sposób z konceptu wyrzucić. I jakby popychał, to próbowałem go w jakiś sposób trafić. No i to było dla mnie w sumie najbardziej problematyczne z tego tytułu. Która runda była najtrudniejsza? Czy to ostatnia? Mir war die erste Runde das Problem, weil ich musste den da die ganze Zeit beobachten und gucken, was er drauf hat. Und nachdem ich das gemacht habe, war Nie. Ostatnia runda była dla mnie w sumie całkowicie prosta, bo kondycja ma bardzo dobrą, z tego co wiemy. Najtrudniejszą runda była ta pierwsza runda, ponieważ musiałem się przestawić na niego całkowicie. Musiałem w ogóle zauważyć, co się w ogóle dzieje w tym ringu. Także pierwsza runda dla mnie była najcięższa. To jest drugie zwycięstwo jego, a wcześniej pokonał aktualnego mistrza Maxa Brakowicza. Czy myśli o tym, żeby zdobyć pas teraz po polskiej organizacji? Ten pojedynek to w zasadzie taka naturalna kolej rzeczy. Wenn ich das jetzt mal den Gürtel hole, wenn ich das jetzt den Gürtel nach Hause nehme, wäre natürlich hier weiser, dass das da ist. Ich will jetzt den Gürtel noch mit nach Hause nehmen. Das ist jetzt mein Ziel. Und das werde ich auch machen. Das werde ich auch schaffen. Ja? Den Brakovic soll ich jetzt mal schon mal warm anziehen. Den Titel hole ich mir nicht mit nach Hause. To jest naturalnie całkowicie jasne, że teraz chcę walczyć, chcę zabrać ten tytuł do domu i Brakowicz może się teraz już, jak to się Wojciech mówi, grubo ubrać, ciepło ubrać na tą walkę, bo będzie bardzo, bardzo ciężka. A jak podoba mu się w Polsce? W ogóle jak ludzie, jak go tu przyjęli, jak organizacja DSA? Super Veranstaltung. Bis jetzt bin ich eigentlich, ich bin nur was von positiven Bereichen. Ich war das letzte Mal hier, das war vor 2 Jahren, glaube ich. Und jetzt habe ich die Jan so unheimlich Vorschläge gemacht. Und ich fühle mich einfach sehr gut, wenn ich hier bin. DSF jest bardzo dobrą kickboxerską organizacją i zauważyłem takie rozwinięcie się z pierwszego do drugiego. Jak to jest pierwszy raz i teraz, jak to zauważyłem, niesamowicie się rozwinęło. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Jestem bardzo pozytywnie też zaskoczony tym, jak bardzo gorąco tutaj przyjęty i bardzo, bardzo dobrze się tutaj czuję. Bardzo chętnie walczę dalej do DSF kickboxu. Na koniec jeszcze pytanie. Chciałbym komuś zadedykować to zwycięstwo. Komuś podziękować ewentualnie? Lecz te frajdy, ten myślę studenty, tak, ten frajdy, studenty, nie mamy na frajdy na masażu. Wiele Fünfe, z nächster Stelle, als Trainer, meine gute Luft zu bekommen. Er hat mir diese ganze Möglichkeit, er hat mir das auch ermöglicht. Und ich bin auch sehr dankbar. Und der Präsident auch von DSF, der ich auch getroffen, der hat mich auch zu DSF geladen. Ich freue mich jedenfalls. Das ganze Publikum war heute richtig geil. Ich hab das einfach genossen. Mach ich auch nochmal. Pierwsze kolejne chciałem podziękować trenerowi. Bardzo dziękuję.
on mi to możliwość dał, żebym walczył i dał mi możliwość, żebym wszędzie mógł się pokazać. I naturalnie będę też bardzo dziękował prezydentowi BSF Kickboxing, który mnie też zaprosił tutaj. Chciałem też jeszcze powiedzieć, że społeczność tutaj, która była i wszyscy ludzie są po prostu bardzo, bardzo mili, przyjemni i mnie bardzo tutaj przyjęli. Będę bardzo chętnie dalej zapraszał, jeśli bym zaprosił. Mój przeciwnik tak samo był bardzo w porządku. Wiadomo, że warto jest, ale było bardzo porządne. Pytanie jeszcze, czy brałeś czy obawiasz się wynik tej rundy dogrywkowej? Obawiasz się wyniku? Zaskoczony byłem troszkę, bo myślałem, że wygrałem to już na trzech rundach, ale szczerze mówiąc też sprawiło mi tą dużą przyjemność jeszcze czwartą rundę walczyć i mojego przeciwnika troszeczkę jeszcze tak poturbować i w tej czwartej rundzie pokazać, że jestem naprawdę dobry. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy zwycięstwa i czekamy na kolejny pojedynek z Maxem. Dziękuję. Dziękuję.